Cześć widzowie, jest sobota, 17 grudnia 2022 roku. Dzisiaj, z racji na to, że pogoda jest całkiem ładna, jest około minus 1 stopnia, więc jak na zimę jest to całkiem przyjemna temperatura, wraz z kolegą Piotrem, SP2, Maria, Olga, Adam oraz Rafałem, SP9, Karol, Ewa, wyruszamy poza miasto, rozłożyć sprzęt radiomotorski, spróbujemy zrobić jakieś łączności. Wcześniej muszę zawieźć psa do spa, ale to już zobaczycie na filmie. Znajdujecie się na kanale Embedded Garage. Ja jestem Mikołaj, mój znak radiomotorski to SQ2C. Zapraszam na film. Cześć, Kusku. Tak, Halibo wrócił od groomera, ale tak kłacze, ja nie wiem. Jak się czujesz, Halibo? Jak było? Spa? No, chyba dobrze było. Także kontynuujemy nasze dzisiejsze działania. Jest taki lepszy masz. Większy wyświetlacz. Większy. I do 3 giga. O kurde. Co do Entfeda to trzeba przeciwwagę, nie? Też zrobić. Czy nie? Czy do ziemi? Przy QRP to ja w ogóle nie daję nic. Wisi. Okej. To masz QRP, ja za chwilę wjadę z setką. Masz tego? Ununa, czy na podłączysz bezpośrednio pod antenę? Ununa. 80. Okej. Nie zobaczmy. O kurczę, taki malutki, to taki QRP faktycznie. No. A, i sobie tutaj wyciągasz go i tak, gdzie wepniesz, tam będzie stroić. No, zazwyczaj w miarę to działa tak, jak trzeba. Kurczę. O. Za długa. Nie wiało. Trochę w sumie pod liną to tak mógłby chyba tutaj stanąć, nie? Idealnie pod anteną. No. Pięknie. Cześć chłopaki. Cześć, idealnie trafiłeś na strojenie. Pierwsze podejście. Za chwilę jeszcze mojego rozciągnę, bo w sumie to... Ja mam dłuższego, chyba dwa razy. A co to jest? Te, to jest? To Entfed będzie. Na co się stroicie? A nie wiem, to jego musisz tu wydać, bo nie wiem co ma za plan. Zaskakująco dobrze to się chce zestroić na 80 metrów. Aha, podejrzana sprawa. A to nie o to nam chodzi. Przez to, że jest niesymetryczna długość. Tylko gałeczką. Ja wszedłem? Tak. Nie. Kabel pociągnąłeś. A, może. Właśnie patrzyłem na nią jak szedłem, bo za chwilę patrzę, leży, nie? Dobra. A chcę właśnie zrobić jakieś markery. Dobra. Tak. Wstęgi odwrotnie miał. On 4
To już będzie chyba coś Skandynawia. OM. Zawsze mi się to na O mylą. Zaraz sprawdzimy. I zasilanie. Zostań z zasilaniem, albo zostań z zasilanie. Powerbank zwykły. Właśnie zajebiste w powerbankach jest to power delivery, bo można sobie ustawić, żeby ci dawało 15 albo 12 V, które idealne jest do radia QRP. O, tylko trzeba mieć aktywator do tego, nie? No właśnie tu mam na kabelku. A, o kurczę. AliExpressowy za jakieś śmieszne pieniądze. No proszę. Masz nano ten VNA gdzieś na wierzchu? Podoba mi się przenosność tego radyjka, powiem ci, jest zarąbista. Jak mogę, jak zawsze w Polsce jest to nie, ten, niemile widziane pytanie, ile kosztuje? Dlaczego? Ja nie mam z tym problemu. Wiesz co, ja dałem za to radyjko 429 zł. Okej, teraz pewnie trochę jaszczę. Rafał, co o tym sądzisz teraz? Skróciłem na 7, tam ileś do 7 jest? 700 na środku jest. Co skróciłeś? No, szerokość. Jest a przedłużyłeś kabla? Tak, no. No, jest idealnie na 40 metrów. 1, 1, 1, 2 na N-Fedzie i przy takim pomiarze to jest bajucha. Okej, okay, czyli jakiś czas temu... Belgia. O, to jest nie. Tak. No, stąd Belgia, ale to dużo dalej. Będzie ja sobie wymarzyłem, że kiedyś sobie zrobię takie radyjka, tylko zamknięte to ma dostać. Dlaczego? Żeby co, lepsze wszystko liczyło? Tak, więc antena zestrojona konkretnie na 700 MHz. Możemy zobaczyć szersze pasmo. Zobaczymy. Zobaczymy 20 metrów jak się stroi. No. Nie chwyta dobrze. Dobra. Stop, dopyna. 15, koniec. Ja mam trochę mocniej tam probki. Tak, na 7 idealny dołek. I jeszcze mamy dołek na... Ale wiesz, jak mówisz, że... Znaczy trzeba, będę musiał popatrzeć, ile to kosztuje, bo... 13,300. No. Na 20, na 20 metrów to nie jest, ale na 40. Wywołanie ogólne, w paśmie 40 metrów podaje Sierra Queen to Charlie, Stefan Quebec 2 Cezary, zapraszam do łączności. Wywołanie ogólne, w paśmie 40 metrów podaje Stefan Quebec 2 Celina, Stefan Quebec 2 Cezary, zapraszam do łączności. Wywołanie ogólne w paśmie 40 metrów podaje Stefan Quebec 2 Cezary. Stefan Quebec 2 Cezary, zapraszam do łączności. SP9 Irena Ewa Karol, SQ2C. Witam kolego, z tej strony operator Mikołaj, moje QTH to jest Rumia, obok Trójmiasta. Proszę, mikrofon do ciebie, raport podam w następnej relacji. SP9, Irena Ewa Karol, SQ2C. No witam serdecznie. Ja tutaj spojrzałem właśnie na S-y. Bardzo dobrze odbieram, mam bardzo małe QRM. Akurat jesteśmy na takiej naszej akcji terenowej z dwoma kolegami, też radioamatorami. Testujemy radyjko FT710 JESU, także odbieram bardzo czyściutko, piątka, dziewiąteczka. No i proszę, jeszcze mikrofon do ciebie, SP9 i teraz będziesz musiał powtórzyć, bo ja muszę sobie zanotować, SQ2C. Dobrze, no i już wyszedł Zbigniew QTH Tarnów. Pracuję na tresie 930, 100 watów i antena WUCZY ZZZ 16 metrów na ziemią, 2 metry nad dachami czteropiętrowych budynków w centrum Tarnowa. No, około 0 stopni, bez opadów, w tej chwili śnieżek taki lekki, tylko tutaj przesypany jest i Tarnowie. Mikołaj, jak chcesz karteczkę, to wiru 28, nie ma problemu. No, pozdrawiam, zdrowych, spokojnych świąt dla ciebie, tam dla kolegów, szczęśliwego nowego roku i do końca.
kolei spotka. Jest chyba Cezary, jest P9, Irena, Ewa, Karol. SP9, Irena, Ewa, Karol, SQ2, Cezary. Dziękuję bardzo. Ja tutaj jeszcze też nie wspomniałem, z mocą 100 W nadaję. Rozłożyliśmy antenę, to jest NFET. On ma tam linkę długości około 20 metrów, więc taki półfalowy akurat. No i bardzo ładnie tutaj wszystko słyszymy, praktycznie zero QRM-ów, także tyle. Dziękuję bardzo i w takim razie życzę zdrowych, spokojnych świąt. My też dziękujemy. Trochę marzniemy, też mamy około 0 stopni, ale jednak chwilę już stoimy. Okej, dzięki w takim razie. Dzięki SP9, Irena, Ewa, Karol, SQ2C. No, cześć Mikołaj, do spotkania kolejnego 73. Miejsce nagrywania odcinka to parking leśny w miejscowości Dębogórze, wybudowanie niedaleko Rumi. Okazuje się, że poziom tła wynosi tam około 1-2 S-ów, czyli coś totalnie nieosiągalnego w mieście. Podczas nagrywania pojawiło się oczywiście kilka problemów. Między innymi bateria w GoPro oraz w telefonie padła szybciej niż myślałem. No i jakie było moje zdziwienie, kiedy nagle zrobiło się ciemno i nic z późniejszych nagrań nie było widać. Na szczęście w samochodzie mam ogrzewanie postojowe, więc dalsze próby kontynuowaliśmy z ciepłego wnętrza. Przy okazji sprawdziliśmy, że przy odpalonym silniku, oczywiście poniżej 1 minuty, poziom tła wzrastał zaledwie do 3 S-ów, czyli nadal na całkiem niskim poziomie. Stałym i nowym widzom życzę spokojnych świąt, spędzonych w rodzinie, atmosferze oraz udanego kolejnego roku, a radioamatorom dalekich łączności. Jeśli odcinek się spodobał, zostaw łapkę w górę, możesz też zostać na dłużej i zasubskrybować mój kanał. Do zobaczenia!